Cześć. Wracamy do bananów. Znowu grałam trochę bez nagrywania. Jakbym wszystko, dokładnie wszystko, co robię, nagrywała, to filmy nie miałyby żadnej wartości, więc... znaczy, część filmów. Zawsze to robię. I chciałam jeszcze powiedzieć, że... ogólnie filmy z Hanią mają wychodzić w piątek. Nie wiem nawet w sumie, czy o tym mówiłam, ale ogólnie taki jest plan. Więc jeśli ktokolwiek z was... czekał, żeby ten film wyszedł w piątek, a on wyszedł jednak w sobotę, to wybaczcie mi, ale jest czwartek, godzina 22:27, kiedy to nagrywam, więc mogę nie zdążyć. I tak całkiem nieźle idzie mi ostatnie godzenie praktyk z dwoma kanałami i czterema filmami tygodniowo, więc tak, więc nawet jeśli mi się nie uda wypuścić go w piątek, to i tak będę z siebie dumna, że udało mi się całą resztę zrobić na czas. Okej. Więc dzisiaj mam taki pomysł, bo w zasadzie to zapomniałam wam powiedzieć, że Szymon nie chce być pisarzem, tylko malarzem właściwie. Znaczy, zostanie w tej pisarskiej karierze, bo do spełniania tych tutaj rzeczy nie jest potrzebne bycie w karierze artysty, więc stwierdziłam, że to będzie takie jego hobby po prostu poza pracą. No i przy okazji dodatkowy zarobek dla nas w sumie, więc okej. Dobra, więc w końcu zarobili wystarczająco dużo pieniędzy, żeby było ich stać na sztalugę. No i myślę, że dzisiaj będziemy się zajmować tymi tutaj rzeczami, bo chyba żadnej jeszcze z tych rzeczy dla Szymona nie spełniłam, więc chyba wypadałoby trochę zadbać o jego szczęście. Okej. Dlaczego nie możemy malować? Aha, bo jesteś spięty. Dobra, to weź sobie poczytaj coś najpierw. Okej. Już nie jesteś spięty? Okej. Zapomniałam, że... okej. Nie wiedziałam, że takie coś jest. Zaryzykujmy. To chyba coś nowego. Tak, zapomniałam, że to jest kosztowne, żeby... Hania... Co? O, chyba dość szybko to namaluję, okej. Okay. Ty masz w ogóle jakieś umiejętności malowania? Coś, nie? O, okej, okay, drugi poziom w sumie. Nie tak źle, nie tak... Mirek, przestań to robić. Dlaczego ty... Weź te chipsy, dziecko drogie, no przecież... Niezdrowe to jest, tam nie żyj tego. Naleśniki tu masz i oczywiście po chipsy chodzisz. No co za dzieciak, nie wiem. Hania, weź naucz swojego syna jeść normalne rzeczy. Nie, żebym jadła chipsy co drugi dzień. Dobra, nie chcę mi się szukać. O, w końcu. Zaraz nie będzie nas stać na rachunki, ale... Dobre. Jolo. Jak zwykle. A dlaczego ty nie jesteś zainspirowany? Ech. A, dobra, i tak się spełniło. Chyba był zainspirowany, jak zaczął. Okej. Okay. Co ty to malujesz? Aha, no bardzo piękne. Bardzo piękne, jak na początek. Sprzedaj kolekcjonerowi. Okej, już mamy mały zarobek. Dobra, teraz zjedz naleśniczka i... Malowanie nie daje ci zabawy? Trochę bez sensu, ale... Hania, że do pracy byś poszła, nie? Nie warto? Jeszcze jego te tutaj by przydało się, ale trzeba by iść do parku, żeby w szachy... Szymon? To dlaczego ty... Ale weź... dojedz to? Halo? Potem możesz z nim oglądać dalej to. I ten. I malować dalej oczywiście. A, no tak, bo ty masz jedno... Bratomir, co ty robisz? A dlaczego usiadłeś, jak chciałeś odłożyć tę książkę? To ma mnóstwo sensu. Trzy partie szachów. Czytaj z dorosłym przez 2 godziny. To już prawie skończyłam. No te trzy partie szachów to trzeba by było wyjść na zewnątrz. No i nie będę mogła sterować Szymonem. Bez sensu, no. Dobra, dzisiaj głównie na Szymonie się skupimy. A może Hania niech kogoś pozna w pracy, to by było całkiem spoko. A,
Klasyczny obraz. Może mały klasyczny obraz. No już nie oglądaj tego pingwina, no. A Mirek może się umyć iść spać w sumie już. Spokój będzie. O, jaki piękny klasyczny obraz. Lama. Dlaczego ty tak szybko malujesz? To jest jakieś niesamowite w ogóle. Sprzedaj kolekcjonerowi. Znowu. Okej. Okay. To jest taki łatwy zarobek. Ja nie wiem, gdyby to było takie łatwe w prawdziwym życiu. No dobra, no to jeszcze jeden. No, co ci szkodzi? Też mały. Okej. Okay. Maluj przez 5 godzin. Da się zrobić. Ty masz pewnie jakąś cechę związaną z tym. Myśliciel? A, jak jesteś zainspirowany, to pewnie szybko malujesz. Okej, to ma sens. O, pięknie, jabłka i arbuz. Będziesz nowym Sezanem. Ale ty stary jesteś. Jak możesz być takim starym? Ludzie tyle nie żyją, człowieku. Dlaczego? Weź to, sprzedaj. A, dobra. O Boże, pierwsza w nocy. Okej. Coś się w ogóle zepsuło z Bratomirem, bo dosłownie każdego jednego dnia rano wstaję z przerażoną interakcją. Tak jak... właśnie, tak jakby był potwór pod łóżkiem, a go nie ma, no bo jest dzień, więc coś się musiało zepsuć. Albo może to jest w sumie jakiś popularny błąd w grze po tym nowym... po tej nowej aktualizacji. Jeśli też to macie, to trzeba coś z tym zrobić. Miruś zawsze musi sam jeść śniadanie, tylko płatki, bieda. Bo nie ma mu kto śniadanka zrobić, mamusia za późno wraca z pracy, żeby wstawać tak wcześnie i robić śniadanko, więc... no niestety. Ale tatuś to w ogóle też do pracy na 9 idzie. Ha, ha, ha. Tak, to się uda. Dobra, o 8 cię obudzę. Pójdziesz bez śniadania najwyżej. O Boże, znowu chora jesteś? Coś w głowie ci się zakręciło i nic, nie masz nawet nastrojnika żadnego? Nie wiem, o co chodzi. Okej. Okay. To dlaczego tak nie dospałaś? Ratujesz Bratomira od niezdrowych chipsów, jedząc je na śniadanie. Okej. Okay. Można. No i ty biedoto na stojąco musisz okolo... Trzeba jakiś fotel kupić w końcu. W ogóle przydałoby się też dom poszerzyć w końcu i w ogóle drugie dziecko chciałabym też już. Bo Hania jest... O Boże, jaka ty stara jesteś! Ty musisz koniecznie zajść w ciążę, zanim będziesz dorosła. Ej... Bez kitu. Za maks 2 dni. Okej. Okay. Trzeba jakoś... Nie ma jeszcze rachunków? To kiedy one przychodzą? Aha, o 11:30? Jakoś tak nierówno. 336. A, spok. Sałatka kapreze? Nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego. Tak średnio w sumie to wygląda. Ale okej. Okay. Trzeba by jakiś komputer w ogóle kupić, tylko że nawet jakby były pieniądze, to nie ma miejsca. Ach. Jakoś sobie poradzimy. Dobra, jest 521 simoleonów. Czy ja mogę poszerzyć w ogóle cokolwiek za to? Tak, chociaż jeden pokój? Chociaż nie, może poczekajmy, aż Szymon wróci. Będzie trochę więcej. Wróci za jakieś 3 godziny, więc... spoko. Widzę, że ogólnie masz humor taki sobie. O, posprzątaj sobie, to ci się zrobi lepiej. Zapomniałam mu ustawić, żeby tych... poznał kogoś. W ogóle... A, tak, on w ogóle ma potrzebę grania w gry wideo, których nie mamy, bo nie mamy ani komputera, ani konsoli, ani nic. Jest w ogóle konsola w tej grze? Chyba nie. Więc słabo. Chociaż w sumie on może chyba na telefonie grać. No to Mirek, no w czym problem? Przecież masz telefon, jak każde normalne dziecko w tych czasach. Musisz mieć smartfona przecież, nie? Hania, dlaczego gadasz do pokrojonych pomidorów? One już nie żyją. Pogotuj na zapas, nie będzie trzeba później tego robić.
Coś na śniadanie możesz zrobić, żeby Bratomir mógł coś porządnego zjeść, o tosty z serem na przykład. A to chyba zaraz do pracy idziesz. Na 18 dopiero, a to spoko. Znowu, no przecież... A w ogóle to właśnie chciałam powiedzieć, że Szymon trochę nieźle podszlifował majsterkowanie. I ulepszył parę obiektów. I w ogóle ponaprawiał też wszystko, bo jak grałam sama, to dosłownie wszystko się zepsuło. Dosłownie. Calusieńka łazienka się zepsuła, lodówka się zepsuła, kuchenka, to wszystko po prostu. To była jakaś totalna tragedia. Więc stwierdziłam, że najoszczędniej, najszybciej, najlepiej będzie, jak Szymon po prostu ogarnie naprawianie, więc... Jezu, dlaczego ty taki spięty do tej pracy wracasz? Jezus Maria, normalnie jakbyś w korpo pracował, weź. I sobie coś obejrzyj. A dlaczego to oglądasz ty? Przecież ty miałeś lekcję odrabiać, dziecko drogie. Ja nie wiem. Nie słuchają się w ogóle nigdy, no. Jak tak można? Okej, mamy 787. Czy możemy za... A ty w ogóle... Aha. O, okej. Jak napiszesz książkę, to już możesz dostać awans. Okej, ale ja chciałam tym malowaniem. No dobra, no to w sumie skończymy to, a potem spróbujemy ci zrobić awans. I będzie spoko. A na razie spróbuję faktycznie... Zobaczę, ile to będzie kosztować. No nie tak źle. Trzeba będzie od nowa dach zrobić. O, i tutaj teraz się kawałek kanapy zmieści. I będzie spoko. Tylko czy nas stać na kanapę? Jakąś taką całkiem fajną? Czy może być taka tania? Oczywiście żółta, ha. Przecież, kurde, nie pasuje strasznie. Nieważne, nieważne, jednak nie żółta. Jaka tu będzie pasować? Niebieska, niebieska będzie chyba pasować. Jest jakaś niebieska, tylko taka nie turkusowa, tylko... O, o, myślę, że okej. Dobra. Trochę daleko od tego telewizora, ale... Możemy w sumie tak zrobić, a tutaj się biurko postawi. No, może nie aż tak blisko. O, no, a tutaj się biurko później postawi i komputer będzie. No i spoko. Tylko teraz muszę dach ogarnąć. Na szczęście można wszystko przeciągać, jest fajnie. To jest idealne dla takich ludzi, co nie umieją budować jak ja. No dobra. Trzeba by kiedyś wydzielić sypialnię dla Szymona i Hani. Dobrze by było w sumie. Ale najpierw komputer. No i śniadaniowego tosta wziął i żeby na kolację zjeść. A co za ludzie. Dobra, co za różnica. Wszystkie książki świata już przeczytałeś? O dobra, jeszcze nie. O wiem! Poczytaj z Bratomirem, to ci się zabawa zwiększy i przy okazji załatwisz mu ten. I będzie spoko. I on może jeść i jednocześnie słuchać książki? Fajnie. Chory jesteś? Ty też? No jak to? No i biedactwo malutkie. Zatkany nos ma. Okej. Ciągle chorzy są, ja nie wiem. A ty jesteś śpiący z kolei. Nie, nie idziemy na wieczór niedźwiedzi. Don, weź się uspokój. O Boże. Hania. Dobra, idź spać. Trudno, nie wiem, że będziesz bardzo głodna. A, Szymon nawet nie malował wczoraj. Nie było czasu. Dobra. Myślę, że dzisiaj już będzie ostatni dzień rozgrywki, chociaż zobaczymy jeszcze. No nie, nie chcę, żeby Hanna miała wkrótce ury... No jak to? No nie, no to dzisiaj chyba się trzeba o to dziecko postarać w takim razie. Ale nie ma miejsca. Znaczy, no dobra, ona będzie kilka dni w ciąży, więc w sumie teraz całkiem nieźle szybko zarabiają, więc może się uda. No dobra, chyba tak trzeba będzie zrobić. Bo jutro już będzie miała jeden dzień tylko.
Więc jutro, jeśli się nie uda, no to trzeba sobie zapas czasu trochę dać. No dobra. No bardzo śmieszny, Szymon. Ja tutaj o poważnych rzeczach rozmawiam. No i prysznic się zepsuł. Oczywiście. Doprasza się wypłaty, bo w sumie jesteście biedni. A, okej. No i Hania nie weźmie prysznica, bo lipa, bo się zepsuł. O, Bratomir dostał awans. Ocenowy. A, jesteś piątkowym uczniem teraz. No, to pasuje do ciebie w sumie. Całkiem miło z twojej strony. Ile w ogóle kosztuje najtańszy komputer? Tak z ciekawości, tak na przyszłość. 800, okej. Da się zrobić. Jezus, masakra jest z tą zabawą. O! Sporo kasiory mamy już. Dobra, czas na komputer. Tanie biurko. Może być takie. Co? Ile to przebra. Biurko kosztuje 300! Czy was pochrzaniło? Ja, no. No nie, no przecież. Co? Nie ma mowy, trzeba to obejść jakoś. Jest jakiś stół, który jest tańszy. 200. Dobra, to na razie komputer postawimy w jadalni na ganku. Najwyżej ktoś ukradnie. Trudno. Biały. Jak retro, to retro, nie? Ale... O, właśnie. A co tam? Nie wiem, gdzie by go podłączyli, ale są przedłużacze, nie? Ania, ty nie idziesz do pracy dzisiaj? A, masz 3 dni wolnego teraz. Cudownie. Okej, muszę pamiętać, żeby o to dziecko się postarać, Boże. No to ty, Hania, sobie możesz robić, co chcesz, no. A Szyma się na te tosty tak uparł, ja nie wiem. Na. O, jak ty masz mało zabawy, to w sumie teraz jest dobry. Aha, bo ty jesteś smutny. O, że 3 godziny, serio. 3 godziny będziesz smutny. Namaluj smutny obraz, to ten. To może ci się poprawi. No jejku. Nie, smutne obrazy są genialne po prostu. Nie mogę, no. Nie sprzedam tego chyba. Zbyt genialne. O Boże, jakie to piękne. Powieśmy to gdzieś. O. Ale nie chcę aury emocjonalnej, bo nie chcę, żeby byli smutni cały czas. Okej. Okay. Jesteś teraz zainspirowany. A co ja chciałam, żebyś... A, już wiem, co chciałam, żebyś zrobił. Ojej. Może jak jesteś zainspirowany, to ci wyjdzie za pierwszym razem. Nie wiem. Mirek, nie patrz teraz. Nie wchodź teraz do domu lepiej. Nie rób tego. I właśnie dlatego powinna być sypialnia osobna. Nie, Mirek, nie. Dobra, idź się umyć. A, zaraz, nie możesz się umyć, bo jest prysznic. Nie tego. Nie zauważył, dobrze. Dobra, miejmy nadzieję, że Hania jest w ciąży. Bo czas nagli. Okej, naprawiłeś. To teraz w sumie możesz się spać już położyć. No dobra, to tylko sprawdzimy, czy Hania jest w ciąży i myślę, że jeśli będzie, to chyba już wystarczy. Już 40 minut nagrywam, kurde. Prawie wszystkie pieniądze na test ciążowy wyda.
Błagam, 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 błagam. Jest! A, błaganie się opłaciło. A, podziel się wielkimi wieściami. A w... Hey, what up? No! Tego chyba nie było za pierwszym razem, bo to przeoczyłam. No dobrze, to tym bardzo pozytywnym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszy gameplay. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. A. Mam nadzieję, że kiedy wrzuciłam ten film, fanpage już działa. Jak coś, to linki, znaczy link do fanpage'a będzie zawsze w opisie od teraz, odkąd go założę. Została mi jeszcze jedna subskrypcja do Milestone'u, który celebrując założę fanpage, bo chcieliście. Okej. Okay. Koniec gadania. Subskrybujcie, lajkujcie, jeśli chcecie, no niczego nie zmuszam. I widzimy się w następnym. Pa! No, no co? No przecież jadłeś! Dobra, straciliśmy Isaaca, który akurat był chyba najnormalniejszy ze wszystkich.